Cześć, witamy Was dzisiaj serdecznie z Imielina, czyli miejscowości w województwie śląskim, nieopodal Tychów, nieopodal Bierunia, nieopodal Oświęcimia, gdzie będziemy montowali urządzenie marki Haier. Urządzenie marki Haier, czyli coś takiego. Będzie to multi-split z dwoma jednostkami wewnętrznymi. Będą to dwie jednostki Nebula, czyli takie naprawdę fajne urządzonka. Montaż myślę, że zajmie nam około 6 godzinek, co też postaramy się Wam mniej więcej przynajmniej zrelacjonować po drodze. Nie będzie to jakiś prosty montaż, nie będzie to taki montaż typowo przez ścianę, chociaż jedna jednostka faktycznie będzie montowana przez ścianę, a do drugiej jednostki no będziemy musieli pociągnąć troszeczkę przewodów przez poddasze. Ta oto jednostka zewnętrzna planowo będzie powieszona mniej więcej w tym miejscu. Tutaj właśnie już otworzyliśmy sobie poddasze, żeby wyjść rurkami, a drugie urządzenie przewiert prawdopodobnie gdzieś w tym miejscu wyjdzie. No i zabrałem Was teraz do drugiego pokoju, w którym zrobimy przejście w ten sposób, że stąd będziemy musieli zrobić bruzdę w górę po to, żeby rurkami pójść przez cały sufit, pójść przez kolejny pokój i dopiero na zewnętrznej ścianie będzie umieszczona jednostka zewnętrzna. Rurki puścimy tutaj i tam. A tamtędy idzie nam cała instalacja. O, i tam. W tym miejscu mamy już zamontowaną pompkę z kroplin. Przez to, że nie możemy wody odprowadzić grawitacyjnie z tej jednostki, która jest umieszczona w salonie, no musimy zastosować takie zewnętrzne rozwiązanie w postaci właśnie pompki z kroplin, która nam tą wodę zassie, a następnie wypcha na zewnątrz. Pierwszy splicik już zamontowany, teraz na ścianie za mną będziemy montowali drugiego splita. Ten będzie bezpośrednio przez ścianę i jesteśmy na ścianie, na której będzie wisiała jednostka zewnętrzna. Słuchajcie, drugi przewiert wreszcie za nami. Nie było to łatwe, ale zrobione. Idziemy zobaczyć, jakie straty na zewnątrz. Nie, tak na poważnie to się raczej niczego nie boję. A wyszliśmy, jak widzicie, tam, w tamtym miejscu. Czyli bardzo dobrze, bo gdzieś tutaj właśnie od lampy powiesimy sobie jednostkę zewnętrzną. No i jakoś to będzie. A nasz Haier, którego montujemy, mam teraz chwilę, mogę Wam pokazać. Wygląda mniej więcej tak. Mamy tu przyłącza do pierwszej jednostki. Przyłącza do drugiej jednostki, dwa zawory serwisowe, ten taki lekko podniszczony. No i miejsce do podpięcia elektryki. Mamy tutaj raz, dwa, trzy takie kostki. To będzie pierwsza jednostka, to będzie druga jednostka i tutaj podepniemy zasilanie. Zresztą mamy też to napisane tutaj, indoor unit A. Unit B, czyli jednostka B i power supply, czyli zasilanie bezpośrednio do agregatu zewnętrznego. Tak jednostka nam się prezentuje z tyłu. No i tak z boku. No mało na swoje rozmiary, nie powiem. Ale czego chcieć, w końcu to agregat 5-kilowatowy.
No i zobaczcie, montaż zakończony. Tak się jednostka prezentuje. Jest bardzo ładna. Jedyne, co mnie osobiście się nie podoba, to, że te naklejki są tutaj w tym miejscu. Z reguły w urządzeniach są gdzieś albo z lewej strony, albo z jego prawej strony. Urządzenie ma dość nowoczesny design. Myślę, że może się podobać. Tu akurat tego prawdopodobnie nie widać, ale ma bardzo fajną powłokę. Taką lekko jakby brokatową. Urządzenie w klasie A++ na chłodzeniu i A+ na grzaniu. Standardowo wyposażone w Wi-Fi, bardzo ciche, do nawet 20 dB potrafi zejść. Zakończenie filmiku, podejście trzecie. Jak widzicie, słońce w Imieliniu skończyło już swoją robotę na dzisiaj. No i tak się składa, że my też kończymy swoją robotę na dzisiaj. Koniec, panie Michał. Koniec, panie Damian. Także na nas już koniec. Powoli zaczynamy pakować swoje graty do samochodu i lecimy dalej w świat. Mamy jeszcze przed sobą kilka spotkań, więc z pewnością spotkamy się na niejednym montażu. Pozdrawiamy was wszystkich, jak ktoś chce, abyśmy zamontowali mu klimę. Nieważne, czy mieszkasz w Imieliniu, tu gdzie dzisiaj jesteśmy, czy w jakiejkolwiek innej miejscowości, no to zapraszamy do kontaktu. Z pewnością przyjedziemy, wycenimy, pomożemy, doradzimy. Będzie pan zadowolony.